prawdopodobnie dzisiaj jeszcze też gdzieś pojedziemy, nie wiem czy nie do prokuratury okręgowej albo gdzieś na pewno, wie pan, bo tak tej sprawy nie zostawimy. Nie wiem, czy byśmy uzgodnili na środę, na dziewiątą. Na środę oczywiście przyjdziemy, na środę chcemy. Pan nas będzie mógł... Tak, chciałbym, żeby pan Czerwiński był. Może zaprosić, ja komendanta Siolne, pomimo że jest na urlopie też do tego miejscowego, ale czy przyjedzie Płocki? To panie kolego, bardzo bym prosił, żeby pan na piśmie skierował zawiadomienie. Zniszczył i od razu naczelnik prewencji był. I żeby to było w aktach tej komisji, że pan powiadomił komendę miejską policji w Płocku i nie prosi o władzę na ściągnięcie. No zaraz zobaczymy. Dajcie. To proszę. Pisemko, żeby chociaż było, nie? Wie pan, to jest czysto ważne, nie? No i został, będzie się... Panie kolego, pisemeczko wysłać. Proszę, dziękujemy właśnie wizyty i sprawdzenia pan burmistrz nie pomoże. Dlaczego pan burmistrz nie pomoże, żeby pan komendant przyjechał? W budzie ma wyprzyjać. Urzędu Miejska ma wydane decyzje o... No nie, panie burmistrz, Ja cały czas zapraszam, panie burmistrzu, ja zapraszam. Proszę bardzo, pojedziemy. Zobacz, usłyszy pan, co on mówi. No wie pan, bo to też... A on się też boi przecież. No jak to zrobić, bo zdanie, proszę pana, takich ludzi naprawdę się cały czas i cały czas piwo. Samochody, proszę pana, podjeżdża. Na rumbanie. Tylko do góry. To, co tam się działo, to jest horror, no ja panu mówię, ja przyjdzie pan. Horror. Ciekawe, czy ktoś się w takich warunkach by chciał znaleźć. Ja bym powiedział, że jestem do końca przekonany o tym. Ale będzie to decyzja, to prędziutko już idziem tam do niego. Proszę pana, ale jak się coś stanie, to widzę. Dlatego też mamy dzisiejsze spotkanie nagrane, żeby nie było wątpliwości. Jeżeli pan będzie chciał iść do tego polskiego, tak jak nas uważamy, chcielibyśmy przy tym wyjść. Oczywiście kolega to nagra. To jest działalność publiczna. Nagra, panie burmistrzu, bo nie chcemy być pomawiani, wie pan, i traktowani później jak dzieciaki w przedszkolu, nie? Do widzenia na razie. Do widzenia. Spróbuj pan tam poczekać.